Był poetą, malarzem, grafikiem oraz architektem. Taki opis postaci sugeruje, że był to po prostu wszechstronnie uzdolniony artysta. Jednak jeśli dodam, że projektował także wnętrza i meble, zaczyna robić się ciekawie. Wiesz, który z polskich artystów mógł pochwalić się tak różnorodnymi umiejętnościami? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dzisiejszym odcinku WikiWid Osobistości. Zapraszam. Może trudno w to uwierzyć, ale pisarzem i projektantem jednocześnie był Stanisław Wyspiański. Urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie.